Myślę, że to jest coś, co najbardziej weryfikuje chrześcijanina. W sensie to, czy może, czy umie, czy jest zdolny do tego, żeby wybaczyć, żeby dać drugiemu szansę na nawrócenie, żeby popatrzeć na niego z miłością, bo tak patrzył na ludzi Jezus. Spojrzenie Jezusa jest nieoceniające. Jezus piętnuje grzech, ale tak patrzy na grzesznika, że on pragnie się zmienić. I naszym zadaniem jest tak patrzeć na siebie nawzajem też. I przebaczać. Bóg nie męczy się przebaczaniem, my się bardzo szybko męczymy. Co więcej, jest chyba trochę tak, że Pan Bóg chce nam przebaczać, a my sami sobie nie przebaczamy. Jeżeli nie umiesz przebaczyć sobie, jeżeli są rzeczy, których sobie nie potrafisz przebaczyć, to nie spojrzysz z miłością na drugiego człowieka. Za to człowiek, który świadomie przyjął Boże przebaczenie, człowiek, który przeżył to odpuszczenie grzechów, tak odkrył to, Jezus mi przebacza, bo patrzy na mnie z zachwytem, taki człowiek łatwiej przebacza i z jakąś taką większą wyrozumiałością patrzy na innych. Nie? Generalnie tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma ogromny problem do ludzi, że tak bardzo łatwo ich punktuje, tak bardzo łatwo mu przychodzi ocenianie, a bo ty jesteś taki niby wierzący, a to robisz to, to, to i tamto, to jednak coś tam chyba siedzi w sercu, nie? Nawet zwrócenie uwagi może być pełne miłości, jeżeli doświadczyliśmy Bożego Miłosierdzia. I ja to o to doświadczenie Bożego Miłosierdzia modlę się dla siebie i dla ciebie dzisiaj. Żeby przez to, że przyjmujemy Boże przebaczenie świadomie, świat stawał się lepszy. Jest jeszcze coś, co możesz zrobić, żeby świat stał się lepszy. To jest zadanie krospostowe. Ja nie mogę dzisiaj iść na spacer, bo nie mam ku temu już warunków. Dlatego jak widzisz, chodzę w miejscu i pozdrawiam wszystkich, którzy napiszą komentarz, dlaczego ksiądz chodzi w miejscu, ale ja mam tutaj taką małą bieżnię biurową i sobie na niej spaceruję. Natomiast zadanie dla ciebie, znajdź czas na to, żeby odpocząć. Znajdź czas taki dla ciebie. Zatroszcz się o siebie, włącz sobie tą naszą playlistę, muzykę, zrób sobie dobrą herbatę, wyłącz telefon jak trzeba. Bo okazanie sobie miłości, to, że umiesz okazać sobie miłość, pokazuje, że będziesz potrafić okazać też miłość innym ludziom. Jeżeli nie masz pomysłu na to, jak odpocząć, to pytaj w komentarzu, coś zaradzimy. A jeżeli masz pomysł, to napisz w komentarzu, zainspiruj innych. Pozdrawiam.